Jest pan kandydatem na burmistrza gminy Wolin. Skąd taka decyzja? Decyzja jest prosta. W związku z tym, że jestem jedynym kandydatem, który ma szansę i jest spoza miasta Wolina, to tylko ja gwarantuję zrównoważony rozwój gminy Wolin, tak żeby równocześnie rozwijały się wioski i miasto Wolin. Pozostali kandydaci, jako że są z Wolina, gwarantują rozwój miasta Wolina. Jakie plany wiąże pan z gminą Wolin? Gmina Wolin musi się zacząć dynamicznie rozwijać. Dynamicznie rozwijać się pod względem turystycznym, bo walory, które posiadamy, jeśli chodzi o turystykę, są nieporównywalne z ościennymi gminami. Jak pan sądzi, czego najbardziej brakuje mieszkańcom gminy Wolin? Nie samego miasta, ale całej gminy. Ja myślę, że przede wszystkim infrastruktury. Brakuje im kanalizacji, wody i dróg. To są podstawowe atrybuty, które pozwolą nam się rozwinąć. Jeszcze ostatnie słowa. Jak mógłby pan zachęcić wyborców do tego, aby to właśnie pana wybrali na burmistrza swojej gminy? Myślę, że jestem jedynym burmistrzem, którego średnia wiek odbiega od wieku emerytalnego. W związku z tym będę miał największą motywację do pracy.